Uwaga, właśnie macie przed sobą najlepszego i najpiękniejszego poda tego roku. Według mnie, ale chyba nie tylko według mnie. A teraz ogłoszenia. Przepraszam za mój głos, bo jestem trochę podziębiony. Wszystkie moje recenzje od teraz i te, które edytuję poprzednie, nie będą zawierały chmurki. Jeżeli chcecie obejrzeć, jak puszczam chmurkę ze wszystkich najnowszych sprzętów, to musicie wbić na mojego Twittera albo na mojego Discorda, gdzie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Uznałem, że safety first i po prostu na przyszłość zrezygnuję z chmurek na recenzjach. Wiem, że jest to bardzo smutno, ale myślę, że Twitter i Discord może to wynagrodzić. Oczywiście, jeżeli się okaże, że bardzo mała część z Was posiada Twittera albo Discorda, no to proponujcie w komentarzach, może to być również Instagram, wszystko możemy przemyśleć. Cała nasza obudowa, bryła pokryta jest połyskującym, odbijającym światło metalem, przepięknie wypolerowanym, który nie oszukujmy się, ale robi bardzo dobre wrażenie, a więc po prostu oszałamiające. Kiedy zobaczyłem i wyjąłem go z pudełeczka, to był ten pierwszy raz od bardzo długiego czasu i mówię to ja, który sprawdza dużo tych sprzętów, kiedy zrobiłem wow, ale to jest piękne. A przypominam, że nie dostałem wersji złotej, bo łącznie możemy mieć dwie wersje, złotą i srebrną, a ja bardzo lubię złoty kolor. A i tak zrobiłem wow. Używałem go około 2 tygodni, zrobiłem najbardziej banalny test, oczywiście bolący me serduszko, ale banalny, jaki mogłem zrobić. Nosiłem go ze wszystkim. Klucze, drobne, śrubokręty, wszędzie go wrzucałem i ze wszystkim go nosiłem. I on wygląda w tym momencie tak, jak widzicie, tą przybitkę. Wiadomo, że porysował się naprawdę sporo i chociażby na tym nowym ich logotypie porysował się bardzo. Ale pomimo tych bardzo ciężkich warunków, jakie go spotkały, nie wygląda tragicznie. Nie zszedł lakier, czy nie zrobiły się z nim jakiekolwiek dziwne inne rzeczy, które go bardzo obszpeciły i obrzydziły. Nie, wręcz przeciwnie, jest cały czas dalej ładny. Oczywiście, kiedy mu się przyjrzymy, to widzę te wszystkie ryski i to boli. I on też się również delikatnie palcuje, ale jest to naprawdę niezauważalne, a i tak każdy, kto zobaczy ten sprzęcik, niezależnie od tego, w jakim stadium porysowania on był, robił wow, to jest zajebiste. A pod obudową znajdziemy 700 mAh bateryjki. I niby to jest mało jak na obecne trendy, bo teraz się chwalą 1000, 1500, 1100 i tak dalej, ale to jest prawdziwe 700 mAh. Naprawdę, prawdziwe 700 mAh, które może nam starczyć na praktycznie cały dzień pafanka, a przynajmniej w moim testowaniu tak mi wyszło. Oprócz tego od spodu, niestety od spodu, porcik USB-C, który ma 2 ampery. Też prawdziwe 2 ampery. 20 minut naładowany do pełna. Może nie z zegarkiem w ręku, ale naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ale kiedy go sobie ładuje, to nie oznacza, że nie możemy go używać, bo oczywiście używać go również możemy, więc tak naprawdę posiadam wszystko, co tylko zawsze chciałem mieć w podzikach, czyli mam szybkie ładowanie, mogę go używać, kiedy ładuję i mam wystarczającą baterię na praktycznie cały dzień takiego normalnego pafanka. Na przepięknej obudowie, ja wiem, że to brzmi z jednej strony jak coś nieobiektywnego, ale uwierzcie mi, że po prostu się tym sprzęcikiem jaram, bo jest on przepiękny i tak mi się podoba, jak bardzo dawno nic mi się nie podobało. Ale na naszej obudowie mamy oczywiście regulację airflow. Nie mogę tego zabraknąć w sprzęciku nowoczesnym i taki, który jednak tutaj plusuje się na jakiegoś high-enda wśród podzików. Jest to regulacja wystarczająca do tego, żeby dostosować sobie grzałeczki i to, co chcemy osiągnąć. Czyli, jeżeli mamy zamontowaną grzałeczkę 0,6 Ohma, którą ja mam tutaj zamontowaną, czyli według producenta DTL, bądź raczej restrykcyjny DTL, no to wtedy możemy na maksa otwierać. Ten przepływ powietrza rzeczywiście jest duży. Kiedy zamontujemy według producenta 1 Ohma, obie te grzałeczki są meszami, to możemy sobie ten przepływ powietrza praktycznie zamknąć i wtedy rozkoszujemy się bardzo ograniczonym przepływem MTL. Jednakże oczywiście ja robię to inaczej i na delikatnie otwartym przepływie powietrza grzałeczka 0,6 Ohma i jest naprawdę spoko pod MTL. To jest nowoczesny sprzęcik, który, tak jak już powiedziałem, chce być takim high-endowym podzikiem, więc nie mogę zabraknąć kolorków, ale pomyśleli sobie, kurczę, damy zwykłe diody jak wszyscy, nie, zrobimy coś ciekawszego. I rzeczywiście tak się stało. Z przodu mam nazwę producenta i pod nią są te diody. Ta nazwa świeci na 3 różne kolorki, symbolizujące nam stanowią baterii podczas ładowania i podczas pafanka, więc w pełni wystarczająco, żebyśmy na bieżąco wiedzieli, ile mamy tej bateryjki. I oczywiście wygląda to również bardzo ładnie wpasowane w tę obudowę i nie jest taka zwykła kropeczka, tylko podświetlony napis. Myślę, że nawet jakby to logo było podświetlone, to też by było zajebiście, ale dzięki temu mamy dołożony kolejny element, który razem naprawdę ładnie współgra i pasuje. Grzałki tutaj pasują z serii AF, czyli takiej serii, której zapewne w Polsce za bardzo nie znamy, bo to jest Flexus Q, kompatybilne z Flexus Q, Flexus Stick i Flexus Block. Nawet musiałem sobie to sprawdzić, bo nie pamiętałem tego. Zestawię te dwie grzałeczki, które ja wam wspomniałem, czyli 0,6 Ohma, tu u mnie zamontowana, i 1,0 Ohma, również obie meszowe, więc obie będą dobrze na smaczek oddać, ale do smaczku jeszcze przejdziemy. Kartridż całkiem klasyczny, grzałeczki wyciągamy, wciągamy, więc wielokrotnego użytku, 2 magnesy, dobrze się trzyma, głęboko wchodzi, przez to ta widoczność nie jest cudowna, a to jest naprawdę lekkie określenie, bo jest tragiczna. Niestety, mając tak piękne urządzenie, musimy zaakceptować to, że będziemy dość często musieli wyjmować i wkładać, żeby sprawdzać, ile mamy płynu. Chyba że będziemy zawsze dolewali go, jak tam tylko troszeczkę już ubędzie. Też jest to jakieś wyjście? Oczywiście, że tak. Jeżeli już chodzi o nasz kartridż, to mamy system dolewania klasyczne, uszczeleczka z boku, oczywiście otwór dość spory, on się oczywiście poci, no nie może być inaczej, ale na szczęście w środku te bąbelki powietrza nie są aż tak przeszkadzające w przypadku tego kartridża i jest ok, możemy to bardzo łatwo zalewać, nie jest to jakieś mikroskopijne, że jest problem i nam coś wycieka, ale niestety się delikatnie poci, jak to uszczelki. Jeżeli chodzi o jego wagę, bo można by się, mogłoby się wydawać, że te wszystkie śruby i to wszystko i ten metal
50 gramów. W sensie około, delikatnie powyżej 50 gramów. To nie jest dużo, naprawdę nie jest dużo. A w zestawie jeszcze mamy sobie smycz, tu w ogóle mamy takie coś, czego nie możemy się pozbyć i to sobie zawsze z nami będzie. Grzechoczy trochę, więc jeżeli ktoś irytuje, więc jeżeli kogoś irytują dźwięki, że takie, to musi sobie to wyłamać. Ale mi to jakoś za mocno nie przeszkadzało, w sensie trzymałem to sobie palcem. Oczywiście nie mam żadnego fajnego batona, wszystko działa poprzez zaciąganie się. Wspomnę wam teraz, że właśnie na moim Twitterze i Discordzie macie chmurkę. Tutaj tych chmurek już teraz niestety nie będzie. Mam nadzieję, że mnie nie opuścicie z tego powodu jakoś znacznie. Jeżeli chodzi o smak, obie grzałeczki meszowe, więc na obu tych grzałeczkach ten smaczek jest fajny. Naprawdę fajny, soczysty. Oczywiście, jeżeli tą 0,6 masło zamontujemy i otworzymy na maksa przy powietrze i będziemy się bawili restrykcyjnym, to będzie troszeczkę to inny ten smaczek, będzie mieć raczej inne odczucia tego smaczku. I jednakże cokolwiek słodkiego tutaj zalejemy, to będziemy czuli to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i tą słodycz nam podbije. Ale nawet jeżeli będziemy lecieć na jakichś prostych grzałeczkach 1,0 Ohma, to i tak ten smaczek będzie naprawdę dobry, a kop również jest odczuwalny. To też jest warte zauważenia i warte pamiętania. Nie będę ukrywał, że w tym sprzęciku mi się podoba totalnie wszystko. Jeżeli chodzi o jego design, okej, ktoś złośliwy mógł powiedzieć, karnister taki, wiecie, do napełniania paliwka, nie? Ale ja się z tym nie zgadzam, on naprawdę wygląda szałamiająco w tej złotej wersji, która jest w ogóle pokryta też 24-karatowym złotem, wygląda jeszcze lepiej niż ta wersja, chociaż już ta robi na mnie robotę. To jest pierwszy sprzęcik od dawien dawna, który zrobił na mnie wow. Po prostu z chęcią go używałem dłużej niż musiałem, żeby go przetestować i dowiedzieć się o nim wszystko. Ale dzięki temu, że używałem go praktycznie przez 2 tygodnie i tak naprawdę non stop, to przekonałem się o tym, że jest on naprawdę w miarę niezawodny. W sensie, to, że się pocił uszczelka, to jedno, ale on nie siorbie, nie pluje. Nieważne w jakiej pozycji go używałem, nie zdarzyło mi się, że miałem coś w buzi. Bateryjka starcza naprawdę długi okres czasu. Ładowanie dzięki temu, że jest bardzo szybkie, możemy używać i ładować. To jest tak naprawdę idealny sprzęcik, że potrzebujemy tylko go. Oczywiście, trzeba o niego dbać, jeżeli chcecie go mieć w dobrej kondycji, żeby się nie porysował, to musicie uważać, gdzie go kładziecie. Ale jeżeli jest wam to obojętne, to i tak wam gwarantuję, że tutaj farba wam nie zejdzie. I owszem, nie będzie on wyglądał tak pięknie jak kiedyś, ale zawsze możecie go sobie wypolerować. Sam. Świetna konkluzja. I w ogóle podsumowanie recenzji. Dobra, żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.